Siemanko widzowie, witam was w kolejnym materiale z serii Od Zera do Milionera. No i dzisiaj porozmawiamy sobie o FUTMAS, jak na tym zarobić, jak nie stracić. Będą również nominacje do TOTY i zahaczymy trochę o event TOTY, gdyż myślę, że warto o tym powiedzieć wcześniej, żeby się jakoś dobrze na to przygotować. Na wstępie zachęcam wszystkich do subskrypcji tego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Do zaglądnięcia na najlepszego Discorda, który jest oczywiście w opisie. Tam możecie pytać o różne porady handlowe, dzielić się swoimi zarobkami, pytać o składy i o wiele, wiele więcej. Możecie zaglądnąć również na mojego Instagramka, no i możemy przechodzić do materiału. Jak widzicie, jesteśmy na jednej ze stron, która takie przewidywania FUTMASowe nam oferuje. Różne SBC będą, to wiadomo. Kiedy wyjdzie FUTMAS? FUTMAS wyjdzie w ten piątek, przynajmniej tak powinno być, tak jak zawsze było. Mamy też tutaj informacje o SBC, o obiektywach, o zadaniach, które będzie można wykonać, więc na pewno coś tam dodadzą, żeby jakąś fajną kartę dostać za zadania. No taki design mogą mieć karty. Myślę, że bardzo ładny design. No jakby taki miały, to ja bym się cieszył. Chociaż w sumie na grafika w tym roku nie można narzekać. No i zobaczcie, mamy tutaj League Position and National Ranks, czyli zawodnicy, którzy należą jakby do klubów z danego miejsca i z danej narodowości, mają, no otrzymają po prostu te karty FUTMAS, gdyż zawsze tak było, jest to w miarę sensowne rozwiązanie. Więc możemy sobie zjechać do predykcji i mamy tutaj, no po prostu jakie karty mogą wyjść. Z Holandii mamy Depaya, Wijnalduma, bo interesuje nas bardziej to, jak możemy na tym zarobić i w jakie karty możemy inwestować. Ja tutaj wam przejadę, żebyście mogli mniej więcej zobaczyć, jakie karty są przewidywane, jakie karty mogłyby was interesować. Oczywiście te przewidywania, wiadomo, jak każde przewidywania, mogą się nie sprawdzić. Ale mogą się też te przewidywania sprawdzić, także warto sobie popatrzeć pod kątem inwestycji, jakie karty warto by było kupić. Oczywiście ja bym tutaj celował wyżej ocenione karty, wiadomo, popularne w SBC, łatwe do połączenia, jakieś dobre ligi, dobre narodowości, ale jak na tym zarobić i jak nie stracić? Oczywiście mamy też niedługo event nominacji do TOTY i będzie też event TOTY. Co za tym idzie, już przejdę sobie na kolejną zakładkę, wtedy rynek po prostu runie. No wtedy ceny będą jakieś 30-40% niższe. Także co do waszych składów, co ja bym zrobił na waszym miejscu? Ja swój skład sprzedaję albo jutro wieczorem, albo po prostu w piątek rano, żeby pograć sobie jakimś składem za 200 tysięcy, a swoją drogą mam taki bardzo potężny składzik, którym mam nadzieję, że będzie grało się świetnie i będziemy go testować na jutrzejszym live'ie. Także jeżeli ktoś jest ciekawy, jak można sobie fajnie, tanio zrobić składzik, to serdecznie zachęcam. A co do waszych składów, jeszcze raz, po prostu sprzedać jak najszybciej, czyli albo w ten piątek, albo w tą środę, bo za miesiąc będzie można go odkupić nawet 30-40 albo 50% taniej. I co do tych nominacji do TOTY, bo no te drużyna Team of the Year jak na razie nas nie interesuje, interesują nas same nominacje do TOTY. Co tutaj mamy? Mamy tutaj standardowo Ronaldo, Mbappe, Immobile i jest Haaland. Haaland jest to dobra karta pod inwestycje. Jeżeli byśmy złapali ją kilka tysięcy taniej na jakiejś licytacji albo coś, to byłoby naprawdę spoko. Wiem, że teraz będzie ciężko, bo dostał on tą kartę Team of the Group Stage. No ale jeżeli Haaland dostanie kartę nominacji do TOTY, to jego podstawowa wersja znowu przestanie lecieć z paczek, więc analogicznie wzrośnie do góry. Ale jeżeli chcecie inwestować w te karty, które mogą dostać nominacje do TOTY, bo wiadomo, że są to też oczywiście przewidywania, jakie karty zostaną nominowane, to lepiej będzie zaopatrzyć się na przykład w takiego Thiago, czy takiego, gdzie on jest, Marquinhos, czy Serge Gnabry'ego, no bo te karty są w miarę nisko ocenione, nie są jakoś mega drogie, a co najważniejsze, przestaną wtedy lecieć z paczek. Jeżeli będzie FUTMAS i będą te karty, no wiadomo, w nominacjach do TOTY i nie będą leciały z paczek, no to analogicznie pójdą do góry, będą przydatne do SBC, taki Gnabry na przykład, czy Thomas Miller. Są to karty, które mogą być bardzo przydatne, zwłaszcza za swoją narodowość, bo z Niemiec to mogą naprawdę fajne karty dodać do wyzwań futmasowych, oczywiście wyzwań SBC. Tak samo Marquinhos, Brazylijczyk. Jest jeszcze dobra opcja na De Ligta, na Alabę, na Thiago Silva, ale jeżeli chcecie kupować karty specjalnie pod nominację do TOTY, to ja bym się nie zakopywał w tych kartach, wziąć może kilka, max kilkanaście sztuk. No i oczywiście nie brać po cenie rynkowej, tylko poczekać, aż będzie jakiś spadek na przykład na nagrody za FUT Champions, albo gdy będzie jakiś napływ paczek na rynek, bądź będzie jakiś dołek cenowy i licytować sobie te karty na spokojnie, jakąś kartę wygrać po taniości. Pokazywałem na Discordzie, na grupce dla wspierających
co warto kupić, na grupkę oczywiście zapraszam, ale podzieliłem się też moimi inwestycjami dla wszystkich na Discordzie, także jeżeli ktoś jest chętny, jeżeli chce zarabiać, no to serdecznie zapraszam na tego Discorda. Ale przejdźmy może do inwestycji. Co teraz warto kupić, żeby na tym zarobić? Oczywiście karty wysoko ocenione i mam na myśli karty 8.3, 8.4, 8.5 i 8.6. Jednak bardziej skupiłbym się na tych kartach ocenionych niżej, czyli 83, 84, gdyż odbicie na tych kartach może być naprawdę duże, bo jeżeli karta na przykład Tadicia odbije do 3000, czy nawet 2,5, no to mamy prawie dwukrotny albo ponad dwukrotny zysk na karcie. Ja tych Tadiciów brałem po 1000-1100 na licytacji. Myślę, że po nagrodach będzie można tego grajka zabrać za 1200-1100 również. No jego cena kształtuje się mniej więcej tak, także jeżeli zabierzemy gościa po 1100-200 końców, to naprawdę nie powinno być żadnych problemów, żeby wycisnąć na nim dwukrotny zarobek, w sensie dwukrotną ilość końców, które w niego włożyliśmy, może tak. Mamy też tutaj Onanę. Onana i Tadić to wiadomo, starter pack każdego SBC, no bo Onana, Tadić, wysoka ocena, jeszcze Tagliafico do tego i jakieś zgranie jest, bo zawsze w tych wyzwaniach potrzeba no przynajmniej te 50, 60 czy 70 zgrania. Taki Onana też już z ceny nie spadnie. Kosztuje obecnie 4200, ja go brałem do 3300, 3400, do max 3500. Myślę, że na nagrodach też będzie można go wyrwać za takie kwoty, ale wszystkie karty, o których teraz będę mówił, można wiadomo na licytacji wziąć naprawdę za grosze. Na Discordzie możecie również zobaczyć, jakie karty ludzie licytują i w jakich cenach je licytują, bo czasami naprawdę zdarzają się chore okazje, jak na przykład Lucasy Leiva wygrywane przez jednego wspierających po 900 końców, no ale takiego Onanę do 3,5 myślę, że bardzo dobra cena, ale taki Onana też jest zawodnik warty uwagi. No jeden wiadomo z najtańszych aktualnie, no ale może odbić myślę do 5,5-6 tysięcy, no może więcej, zależy jakie wymagania w SBC będą. Kolejną kartą jest Togan Hazard. 2200 na teraz, ja go brałem do 1300-200, no i takiego Hazarda w tym momencie też możemy licytować do 1300-200-400 końców, może jakiegoś się uda wygrać, myślę, że na pewno, ale też jak ze wszystkimi kartami, warto jest czekać na nagrody za Food Champions, wtedy robimy masówkę, bierzemy jak leci, po taniości, snajpimy, bo dużo kart ludzie naprawdę wystawiają, a teraz powolutku licytujemy sobie, co się uda wygrać to fajnie, bo lepiej już mieć coś na liście i być przygotowanym, niż nie mieć po prostu nic, no nie? Kolejną kartą jest Udegaard, nie będę już nad każdą kartą się rozwodził, tylko powiem po prostu na szybko po co, jak i dlaczego. Udegaard aktualnie 1800, ja go brałem do 1400 końców, kilka kart wziąłem za 1500, także możecie go na spokojnie licytować do 1300. No dobra liga, narodowość może cienka, ale jest jeszcze dobry klub, Real Madrid też może będzie wymagany pewnie w SBC. Następną kartą jest Thomas Miller i to jest jednocześnie inwestycja pod nominację do Toty i jednocześnie inwestycja pod Footmas. Wysoka ocena, dobra narodowość, dobry klub. Ja go brałem do 17 tysięcy, teraz już trochę odbił, także też do 17, 17,5 tysiąca można go brać aktualnie. Następny jest Depay, wiadomo, Holandia, też dobra narodowość, ligę, niezła liga, no jego cena kształtuje się mniej więcej tak, ja go brałem do 8,5 tysiąca, chyba 8,5, 8,600, maksymalnie 8,800, coś takiego. No kolejna karta, Oscar, 2000 aktualnie kosztuje, ja go brałem do 1100 monet, to już naprawdę razy dwa na nim zarobiłem, nie wziąłem go za dużo, bo miejsca na liście nie mam za bardzo, no ale kilka kart wziąłem, na pewno jeszcze Oscara dokupię, jest Brazylijczykiem, no chińska liga może nie jest za dobra, ale jest tam kilka kart wyżej ocenionych, na przykład Renato Augusto, którego właśnie widzicie, no i można go ładnie z nim połączyć, do tego jeszcze Taliska i jakieś zgranie w SBC się robi, takiego Renato Augusto myślę, że do 1400-500 można brać na spokojnie, na licytacji, bo wiadomo, na Food Champions jakieś masówki tych kart, jeszcze tutaj De Jong, ja go brałem do 9,5 tysiąca, 9600, kilka kart udało się wygrać również za 9, także już w porządku, zarobek 3000. No i ostatnią kartą jest Matuidi, Francuz z MLS-u, on ma linka z Higuainem, który też ma 8,3 i ma strong linka, także w SBC też może być bardzo przydatny, 1800 końców kosztuje aktualnie, na licytacji bym go brał za jakieś 1300-1200 monet, no i jak zawsze będę się powtarzał, masówkę robimy zawsze po nagrodach za Food Champions, nagrodach za Squad Battles, bądź gdy jest jakiś paczek, napływ paczek na rynek, no i gdy jest dołek cenowy karty, wtedy możemy brać nawet 300, 400, 500 sztuk, a tak to na spokojnie licytujemy sobie te karty jak najtaniej.
żeby jak najwięcej zarobić i oczywiście czekamy na fut masowy SBC. W tym materiale to by było na tyle, jeżeli podobał Wam się taki bardziej pogadankowy materiał, to zostawcie łapeczkę do góry, zajrzyjcie oczywiście na Discorda i ja się z Wami żegnam. Na razie!